to już się tutaj dzieje. Ziemia się zapadła, także mamy wejście. Wow! Jest! Zobacz. Jest! Jesteśmy pod ziemią. Dziś troszeczkę nietypowo. Tak. Jesteśmy w Twierdzy Poznań. Czyli nasz lokalny temat. Dokładnie. Zostaliśmy tu poproszeni o sprawdzenie jednego miejsca bardzo ciekawego. Zobaczenia jako pierwsi od czasów? A czy od kiedy, Paweł? No, remont budynku, który tutaj jest powyżej, lata 56, lipiec, sierpień bodajże był remontowany. No i bierzemy pod uwagę, że w tym czasie został zasypany. Nie przedłużając, lecimy, a wy trzymajcie się. Wbijajcie się na nasz kanał, zobaczycie, co tutaj było ciekawego, a może nie było ciekawego. To zależy to, co lubi. Mam tutaj taką bramówkę betonową. Jest to prostokąt, gdzieś 3 na 2 metry. Jest to w tej chwili zasypane. Będziemy się starać to odkopać i zobaczymy, czy tutaj są jakieś schody, a resztę zobaczycie sami w materiałach. Pozwól, bo zobacz. Zobacz. Ziemia pada do środka. Zobacz. Pustka. Zobacz. O kurczę. Kurde. Yeah. Jest wejście. Yeah. Jest. Myślałem, że będzie zasypane. Ale... Czyli prawda. No i jeżeli tutaj ziemia pada, to znaczy, że nie jest zasypany kompletnie. Także no, może się okazać, że no, niezły... niezłe odkrycie po prostu po... Czyli by wychodziło, że krótko po wojnie mógł być zasypany. Tak jak ten budynek remontowano w latach 50. Dokładnie. Tutaj mogło być... po prostu był niewygodny, mógł być też troszeczkę zniszczony. Nie pasował do infrastruktury tutaj tego budynku. Także, a wiemy, że jeden schron na pewno jest w środku. Także może nie pasowało to i ówczesnym budowniczy po prostu go zasypali. I tak sobie to było. Pamiętajmy, że to była twierdza Poznań. W tym miejscu mogły być różne tego typu schrony robione. Były tutaj schrony pierwszowojenne, drugowojenne. Nie znamy przeznaczenia tego schronu, także to, co się okaże za chwilę, na pewno będzie rewelacyjne. Słuchajcie, to już się tutaj dzieje. Ziemia się zapadła, także mamy wejście. Wow! Jest! Zobacz. Jest! O kurczę. Dobra. Jest, mamy więcej odkopane. Co tu jest nad wejściem ryba? Słuchaj, tutaj mogła być tablica z numerem schronu. Prawdopodobnie ona ze względu kosztów była drewniana, z jakimś napisem namalowanym. Okazuje się, że mamy strobiec okrągły. Także no... Jajowaty. Jajowaty. Co myślisz? Mogą być tam drzwi? Nie wiem, ale prawdopodobnie mogło takie coś być. Od lat powojennych do lat 50. tutaj nic nie było robione, także to nikogo to nie interesowało, to było zasypane, także mogło tutaj być ciekawostki. Czyli może być zamurowany drzwi albo... Każda możliwość. Jesteśmy przed odkryciem. To teraz Paweł wjeżdża do schronu. Już sobie tu utorował sobie drogę, także... Nic go nie ma. Tam jest około 1,5 metra głębokości w dół. I jeszcze troszeczkę niżej.
problem polega na tym, że jest tutaj gruz na schodach, także mamy troszeczkę utrudnienie. I tu jest, mamy odkopane wejście. Teraz spróbujemy się tam wczołgać do środka. I tam po prawej stronie, zobaczcie, jest tunel, który idzie w prawo. Spróbujemy się tam wczołgać, wcisnąć. No, warunki są bardzo, bardzo ciężkie. No ale cóż, takie są eksploracje. Słuchajcie, jestem w przeciągu wejścia do schronu. Tu jest czerwona linia. Brak drzwi. I mamy tunel, który jest... Jeszcze go nie widzę, ale wy go już widzicie. Zobaczcie. Po raz pierwszy chyba od lat 50., 60. jesteśmy w tym schronie. Tu już widzę po lewej stronie jakieś butelki, jakieś elementy czegoś. Za chwilę spróbujemy tam wejść dalej. Ale zobaczcie, robi wrażenie. O! Teraz wam pokażę, jak ryba stoi do góry. Tam. Widzisz, tam jest ryba. I tak to wejście wygląda od góry. Tu z tamtego Paweł, dobrze? Tak. Tu nawet chyba takie ściany są maskowane. Zielone z takim kolorem brunatnym. To jest ciekawostka. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Ryba schodzi. No tak właśnie wchodziłem. Trzeba nogami do przodu. Zsunąć się do tego pomieszczenia. Jak tam idzie? Stary sposób, sprawdzony. Tak jak w piwnicach kostrzyńskich, czasami wchodzimy świetlikami. O, już jest ryba. Zobacz, te maskowanie takie dla mnie. Zieleń z tym takim musztardowym kolorem przy tym wejściu. Szok. Dziwne. Dzień już nie ma. Nie. Tamte pozostałości dawnych czasów, tonik 7-6. No tak kiedyś było to pakowane, takie butelki. Mhm. 76 rok. 76. Też już swoja historia. Tak. Tutaj mamy jakieś takie lejki, nie wiem. Biorę pod uwagę, że to grzybki mogą być od wentylacji. Słuchaj, naprawdę chyba nie tak. To są... No dobra. Na razie zobaczmy, co tam jest dalej. Nie ruszajmy może tych rzeczy. Póki co, to idziemy dalej. Co jest za łukiem? Schron czysty. Woda stała. Słuchaj, to piękny schron. Tak. Przed nami widać, że nikt nie chodził. Wow. Tutaj chyba jest szyb wentylacyjny. Tu jakieś pęknięcie. Zobaczcie, jak trawa wychodzi. Wyrasta z tych pęknięć. Moczenia. Tak. A tego typu schron powinien być spokojnie zaadoptowany na tamtych czasach. Do obrony przeciwlotniczej w czasie ataku, jakiegoś bombardowania, cokolwiek. Tak. Tym bardziej, że wtedy mieli schizę wręcz, można powiedzieć, na temat ataków jądrowych, także... Zgadza się. Co? Wiesz co, no to jest naprawdę dziwna sytuacja tutaj to, bo to jest jakby prawdopodobnie belka fundamentowa albo czegoś z góry, co było budowane na dnie, także prawdopodobnie... Tu jest jakiś stempel. Przy budowaniu... Patrz, widzisz? Przy budowaniu tego... To może budynku, mogli trafić na ten schron, także... Coś powojennego. Belka, która już jest... Współczesna. ...prefabrykat ułożona tutaj. Mm-hmm. Dlatego mamy tutaj jakieś naruszenie konstrukcji w tym miejscu.
A to może być, że to już jest nad budynkiem. Mhm. Ciekawa rzecz. No ciekawa. Ale to też ciekawe, że po prostu wtedy nawet jeżeli trafili lata, to się nikt by nie zainteresował. Także. I to jest dziwne. Wody nie ma, ale zupełnie pusto. Po prostu już to, co miało być wyciągnięte, zostało wyciągnięte. Jeśli coś było. Wentylacja oczywiście tutaj jest już linki wentylacyjne są zasypane. Tak. Dobrze, że wody nie ma. Co to? Wyszłem wozem. To nie kostrzyn. Widzisz, wszystko jest pozatykane od góry. Tak. Popychane, także ewidentnie chcieli się pozbyć tego. Ale żadnych nie ma takich instalacyjnych rzeczy, oświetlenia, kabli, ławeczek, półek, jakichś opisów, strzałek. Zupełnie nic. Mamy kolejną niszę. No, obiekt jest bardzo duży, zobaczcie. Ale tu wody musiało być. Wody musiało być, bo... Zupełnie czysty schron. Znaczy prawdopodobnie jest to, że pomimo tego, że wejście było zasypane, to i tak woda się dostawała. Tak. Jakie odczucia? Wchodząc po raz pierwszy od 50 może lat? No tak trzeba powiedzieć. Jest to, no nie zawsze się podoba oczywiście. Oczywiście liczyłem też na coś więcej. No. Tak samo jak i ty. No tak, tak, oczywiście. Cieszy fakt, że ten schron jest w dosyć dobrym stanie, także pomimo tego, że tutaj jakieś może i były przebudowy tego budynku czy cokolwiek, bo widać, że było coś naruszone, nie został zasypany, nie został zniszczony. No i słuchajcie, to było fajnie i oby takich więcej rzeczy, o których nie wiemy, a teraz na nowo odkrywamy. No tak. Ale bielutki, ładne. Ale wody było trochę dużo tutaj. Po no kostach. Tak, więc to mamy szczęście, wiesz? Mhm. Bo... No kalaszem trzeba było mieć. Albo wodery. Liczyliśmy na to, że będą jakieś drzwi, ale niestety, słuchajcie, jak to w większości schronów. Tu jest nisza. Kolejna. Zobaczcie, jaki labirynt. To jest aż nieprawdopodobne, że pod tym placem jest tak długi schron. Zbliżamy mało do wyjścia. Mhm. Zobaczcie do góry. Wyjście, które jest w tej chwili też jest zasypane, prawda? Tak, pokażemy go od góry. Tak. Zobaczcie do góry, tutaj porośnięte są te korzenie, które przechodzą przez beton. Tak, tu już mamy wyjście. Jest pasek. I jest zasypany. I zobaczcie to malowanie. To jest maskowanie z czasów okupacji najprawdopodobniej. Te żółte paski z tą zielenią. To jeszcze się fajnie zachowało, prawda? Tak. Szkoda, nieźle.